słuchajcie, już na lotnisku, ponieważ lecimy do Grecji. Cała rodzinka w komplecie, lecimy! Majusia się rozłożyła ręce do góry i zadowolona dziewczyna. To będzie nasz pierwszy lot z Majusią samolotem i naprawdę, szczerze mówiąc, to bardzo się ekscytuję, ale trochę się też stresuję z tego względu, że jednak mam taką obawę, że nie może ją coś boleć, może się nie przyzwyczaić tylko ciśnienia. Mimo tego, że wszyscy mi powtarzają, że ja dużo podróżowałam, dużo latałam w ciąży i może już też dzięki temu trochę jej to ułatwi, trochę się mogła przyzwyczaić, to i tak gdzieś tam taki stresik lekki jest. I pierwszy raz miałam takie coś, że ja się spakowałam tak naprawdę w 20 minut, a Majusię pakowałam o wiele, wiele dłużej. Dziecku jednak trzeba wziąć zdecydowanie więcej rzeczy i wszystko tak naprawdę przemyśleć. Już kierujemy się do samolotu i słuchajcie, zawsze tak jest, że jak Majusia zaśnie, to akurat musimy ją wyciągać. Teraz znów musimy to zrobić i teraz wydaje mi się, że mimo wszystko będzie najtrudniejszy fragment podróży, bo musimy złożyć wózek, oddać ją, trzymać na rękach i pierwsze, wiecie, rzeczy ze sobą do samolotu, więc teraz będzie najwięcej takich rzeczy, żeby to wszystko zgrać. I tym się najbardziej stresuję. Ale dobra, nie ma co, damy radę. Już się pozbyła spodenek, już jest mega cieplutko. Jak słodko, mamy hotelik, ale to. Nice. Ej, pomyśleli o wszystkim. Ciebie, panienka, już tam będziemy przekładać. A my, kochani, wybieramy się do tego samego hotelu, w którym byliśmy rok temu. I to jest najfajniejsze, że w tym hotelu w ogóle prowadziliśmy początkowe rozmowy, że a co jeżeli by faktycznie zdecydować na dziecko? I tam się zdecydowaliśmy, więc no. Dzisiaj wracamy tam z Majusią. My już jedziemy i powiem wam, że chyba Majusia się tutaj podoba, bo w ogóle nie płacze, tylko sobie tak eksploruje, nawet smoka nie potrzebuje. To jest super. I się nie mogę doczekać, aż już będę mogła zobaczyć jej reakcję na morze, na fale, bo ona ogólnie przy takich szumach zasypia i to ją uspokaja, więc w ogóle wydaje mi się, że ona po prostu się tutaj zakocha. Pan przed chwilą nam zwrócił uwagę właśnie, żebyśmy sobie się oglądali, ponieważ tu, bo w jednej i po drugiej stronie jak jedziemy, to po prostu wszystko było spalone. No ta część już nie, bo widać, że tutaj są jeszcze domy i jest jeszcze w porządku, ale tamta część cała jest po prostu zwęglona. Wszystkie drzewa są spalone. My jesteśmy właśnie w Rodos, ale jesteśmy na tej części, gdzie nie było pożaru. Przynajmniej docelowo tam się wybieramy i ten hotel nie był obarczony żadnym pożarem, więc jest tam bezpiecznie. Jesteśmy w hotelu już, ale fajnie. I pamiętam ten widoczek, jak weszliśmy tutaj. Ale czad. A jestem mega ciekawa, jaki dostaniemy pokój, bo w sumie w ubiegłym roku mieliśmy taki super pokój z takim basenikiem i mieliśmy naprawdę blisko wszędzie, a teraz jesteśmy z Majusią, więc jestem ciekawa, czy oni na przykład będą chcieli nas dać gdzieś na uboczu, żeby w razie czego jak Majusia będzie płakać, to żeby po prostu nie przeszkadzać innym gościom. Zobaczymy. Właśnie kierujemy się do naszego pokoju. Ja jestem mega ciekawa, czy dostaniemy właśnie ten sam pokój, co w zeszłym roku. Tak wygląda wejście do naszego pokoju. No i jesteśmy, Majusia, zobacz, nawet nasze łóżeczko tu przygotowane. Wszystko jest. Ej, dosłownie jest to chyba ten sam pokój, ten co mieliśmy w zeszłym roku. Jest Tomy, to był taki chill, jak pamiętam. No. To był ten sam. To jest identyczny szum fal, jak my puszczamy Majusi w domu z telewizora, więc wydaje mi się, że na pewno się jej tutaj będzie dobrze spało. Jeżeli myślicie, że to jest nasza kolacja, to jesteście w grubym błędzie. To jest nasza prekolacja. To jest właśnie to, jak się ma all inclusive, to się korzysta. Ej, ale ten pan się tak strasznie stara. Tak. Mega się stara. This is grilled and smoked. Okay. That's nice. Right. Kolejny dzień naszych greckich wakacji i teraz czas, żeby wreszcie wykąpać się w basenie z Majusią. Waiting on the edge of this moment, holding out for something golden. Found a light on a hill, I was waking up.
dzisiaj wybieramy się na wycieczkę. Majusia już jest ubrana, wystylizowana jako podróżniczka. Po prostu wygląda prześwietnie. Lecimy teraz szybko na śniadanie i później wsiadamy w auto, ponieważ wynajęliśmy sobie autko, żeby właśnie sobie zwiedzić dzisiaj Lindos i może też Rodos. W Rodos już byliśmy i widzieliśmy centrum i było bardzo fajnie. Chcieliśmy tam jeszcze wrócić, więc może nam się uda, a Lindos jeszcze nie widzieliśmy, więc będzie to na pewno coś dla nas nowego. My praktycznie za każdym razem siadamy w tych samych stoliczkach, bo tu mamy idealne miejsce, żeby postawić Majusię. Zobaczcie. A my sobie to czujemy. Oh, thank you so much. Thank you. Oh my god. Teraz odkąd mamy Majusię, to się tak dzielimy, że najpierw Karol idzie po jedzonko, albo ja idę po jedzonko i później sobie tak naprawdę razem tutaj siedzimy przy stole. Ale czujemy wspólny posiłek? No tego bym już tak nie nazwała. Na kolację faktycznie idziemy wspólnie, jak już Majusia sobie zaśnie. Ale jak mamy tutaj taki bufet, to musimy się dzielić, żeby jednak trochę to przyspieszyć i żeby każdy z nas nie jadł dziwnego jedzenia. Tu właśnie przymierzaliśmy, czy w ogóle się zabierzemy do tego autka, bo to autko wygląda tak. I w kamerze wygląda ono na całkiem duże, ale no nie jest aż takie duże. Ale prawdopodobnie na styk się tutaj zmieścimy, bo u nas jest największy problem taki, że my musimy zmieścić tutaj wózek. Ja słuchajcie, czekamy jeszcze na Karola, a on jeszcze poszedł szybko do łazienki. I też w sumie czekamy na fotelik, ponieważ załatwiliśmy sobie fotelik dla Majusi od taksówkarza. Będzie to właśnie fotelik dla takiego niemowlaka, przez co możemy być pewni, że będziemy podróżować bezpiecznie i możemy się wybrać na takiego całodniowego tripa bez zmartwień. Zapakowaliśmy picie, zapakowaliśmy wszystko, co potrzebne dla Majusi, więc jesteśmy gotowi. Grecja Rodos słynie z windsurfingu. Tutaj się super właśnie pływa na kajcie, na windsurfingu, z tego względu, że tutaj właśnie jest fajny wiatr i zobaczcie, ile ich jest. Uwierzam to, że w Grecji jest super czyściutka woda. Zobaczcie, widać to tutaj, z tego względu, że to są najczęściej kamieniste plaże. Nie można tutaj wchodzić z wózkiem, ponieważ jest tutaj mnóstwo schodów, ale bilet wstępu jest bardzo tani, bo tylko 5 euro, żeby sobie pooglądać taką dolinę motylków. Czy jak Majusia się rozgląda? Co tam jest, Majusia? Motylki? Jak ona jest ciekawska. Z chłopca tak fajnie, gdzie jest weterek. Majusia, to twoje pierwsze motyle w życiu. Taką mam inę. Zauważyłeś, że tu jest jeden gatunek? Tak. Tu nie ma na razie tak wielu gatunków, tylko króluje jeden. Jeden, no to jest takie królestwo i są mega zakamuflowane ogólnie, bo są w takich idealnych kolorach. O, zobacz takich, nie? Tak. Tutaj, zobacz Majusia. Ale fajna przechadzka, co? Fajna, no. Jak tu ładnie w ogóle. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będziemy, wiesz, bardzo dużo chodzić po schodach do góry, a tutaj można sobie tak fajnie po prostu pospacerować. No, dawaj, tu idziemy. Zobacz, jakie motylki tutaj są, latają sobie. Tutaj na tym zielonym wszędzie są motylki, bardzo ile tu lata. Ale to tylko, słuchajcie, oznacza, że warto tutaj przyjechać i warto kupić ten bilet, bo nie ma czegoś takiego, że zobaczy się jednego motyla na krzyż, tylko faktycznie jest ich całe stado. No, to szukamy motyli. Główną zaletą tego miejsca jest to, że faktycznie nie naruszamy ich strefy, wiecie, że one sobie tutaj naprawdę żyją, bo wcześniej byłam na przykład w motelarni w Krakowie, jest takie miejsce na rynku, ale tam one są po prostu w pomieszczeniu, jakby tam sobie siadają na tych wszystkich siatkach i nie mają takiego naturalnego żyćka jak tutaj, a tutaj właśnie mają naturę, mają drzewka, mają jakieś wodospadziki i tak naprawdę mają całe statko, więc one tutaj żyją na stałe, nie są, wiecie, zimportowane skądś i tutaj jakby żyją sobie na siłę, tylko faktycznie widać, że jest im tutaj dobrze i że ludzie, którzy przychodzą i ich tutaj odwiedzić, muszą szanować tą ich przestrzeń, a nie, że one muszą się przystosować do naszej. Tatu, wstał słodki taki, buba moja. A teraz sobie lecimy na jakieś jedzenie. Obczaiłam fajną restaurację właśnie tutaj w Rodos. Nazywa się Mama Sofia i zobaczyłam, ma bardzo dużo opinii pozytywnych, bo ponad 3000, więc to jest chyba naprawdę dobrze. I będziemy sobie tutaj spacerować po starym rynku i po tym zamczysku, które tutaj obok jest. Zobaczcie, jaka tutaj klimatyczna uliczka. Ale w ogóle mega fajnie, że spotkaliśmy jeszcze widzów naszych, co? No. Mega cute. Ale tutaj czuć taki klimacik, bo jak jechaliśmy po drodze, to szczerze mówiąc, to było takie trochę odludzie. The Greek is this one. Calamari i czone. Stafu di feta, season tomato. Okej. Okay. Uwielbiam takich ludzi. Całe życie pewnie tutaj, wiesz, w restauracji swojej, czy tam rodzinnej i nauczył się już polskiego dzięki temu. Oczywiście już było, że nas kocha i że ogólnie witajcie przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest w sumie fajne. To jest taki fajny vibe za granicą, że oni serio chcą się nauczyć tych słówek.
coś zawsze tam zagają. Mięciutkie w środku i chrupiące z zewnątrz. Oregano, to jest dowalone. Ten pan, który nas tutaj obsługiwał na początku, w ogóle mega miły, bo ja chciałam wziąć tzatziki, które kosztowało tam 5 euro, a on powiedział, nie, nie bierz tzatziki, bo i tak jest, masz dwa dipy i jeszcze masz pitę do tego za 3 euro, weź sobie to. I faktycznie, mamy taniej, jeszcze więcej tak naprawdę. Mega dobra. I oczywiście zamówiłam jeszcze sałatkę grecką, którą uwielbiam. To jest totalne moje odkrycie na tym wyjeździe. Będę ją zamawiać codziennie do końca tego wyjazdu. Ogólnie ta pita i sałatka była mega dobra. Ja już jestem full. Długość prowadzenia tej restauracji zobowiązuje, jest naprawdę mega dobre jedzenie. Zaczęliśmy rozmawiać z Karolem, że zjedlibyśmy lody i akurat jak poprosiliśmy o rachunek, to panowie nam przynieśli od restauracji lody. Nie wiem, czy tutaj chyba w myślach albo po prostu znają polski tutaj. Zobaczcie, jaka łódka obładowana rzeczami na sprzedaż. Mocne, co? Mega mocne. Co, ci nikt nie wejdzie mu na tą łódź? No. Musieliby skakać. Nasz ostatni przystanek dzisiaj, czyli Lindos. Stwierdziliśmy, że idziemy się tutaj rozejrzeć, co tutaj jest obok tego Akropolu, bo na Akropol pewnie dzisiaj już nie zdążymy, idziemy tutaj innego dnia. Akropolu widzisz, to tam nie wejdziemy z Majusią. Ale czemu nie wejdziemy? Wdrapiemy się tam. Szczerze, ze wszystkich miejsc, jakie odwiedziliśmy teraz na tym wyjeździe, to ta podoba mi się najbardziej. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jest naprawdę tutaj taki niepowtarzalny klimat. Trochę jak na Santorini, ale fajnie. I z takim oto widoczkiem kończymy dzisiejszy dzień i wracamy do hotelu. Staliśmy się chodzić dzisiaj na wschodzie, po 6 rano sobie siedzimy. Idę na jogę. Wybieram się na ćwiczenia i na medytację, więc to jest coś takiego, co będzie fajnym urozmaiceniem tego wyjazdu. Teraz czas dla mnie, mamuśka na wychodnym, idzie sobie na jogę. Zobaczcie, jak jest cicho. Tylko panie tam się coś śmieją, podśmiewują i pewnie to tam jest właśnie joga. Właśnie skończyliśmy jogę i było mega fajnie. Ja się wcale nie wyczerpywałam, a teraz czas na medytację, więc będzie to zupełnie coś innego i na medytację będę pierwszy raz. A dzisiaj kolejny dzień wycieczki. Dzisiaj zwiedzamy Lindos. Dzisiaj, zobaczcie, inna furka, dzisiaj taka. To jest tutaj mnóstwo tych aut do wypożyczenia i praktycznie dużo osób z tego korzysta. Wycieczka numer 2, lecimy. Tak sobie słodko mówiłaś, piszesz. Mam serca je wyciągać. Całkowicie przypadkiem, ostatnio jak przejeżdżaliśmy z drogi, widzieliśmy bardzo ładne miejsce, które nam się spodobało potencjalnie pod jedną z miejscówek na nasze wesele. I prawdopodobnie będziemy szli obejrzeć to miejsce, żeby zobaczyć, czy w ogóle się nada, bo tak jak już wam wielokrotnie wspominaliśmy, chcielibyśmy zorganizować takie wesele właśnie za granicą. A może w Grecji? Kto wie? Stanęliśmy na pierwszym przystanku. Zobaczcie, z takim widoczkiem. Chyba już jest dalej śpi. Poprosiliśmy tamtych państwa, żeby nam zrobili szybką fotę i nagranie do Karola na Reelsa. Spotkałam nawet, zobaczcie tutaj, widzów. Robimy szybką foteczkę. Cześć! To wszystkiego najlepszego. Macie miesiąc niedobry. Dzięki. Dotarliśmy już do Lindos i pierwsza atrakcja to jest stary teatr w Lindos, który aktualnie wygląda tak. Tutaj jest właśnie teatr, a zobaczcie, tutaj jest Akropol i tam zaraz zmierzamy. Będziemy musieli przejść po schodach i chcemy tą trasę zrobić i pokonać ją razem z Majusią. Zobaczymy, jak to będzie. To słuchajcie, że można sobie tutaj tak pospacerować i jest mnóstwo właśnie jakichś knajpek, sklepików, jakieś butiki, sklepy z pamiątkami i tak dalej, więc jest naprawdę tutaj klimatycznie i jest gdzie się schować. Zobaczcie, są takie uliczki jak ta, a tutaj idziemy, jest cień, bo nad nami jest winorośl. Naprawdę, jest tutaj taki fajny klimacik. Bardzo mi się tutaj spodobało i zdecydowanie bardziej mi się podoba Lindos niż centrum Rodos. Przyprawy, zobaczcie, jakie są braki, ale nie dziwię się, bo oni mają tutaj naprawdę mega dobre te przyprawy. Ta przyprawa do ziemniaków to jest jakiś top, top of the top. Jak byliśmy w ubiegłym roku, to ja ją przywiozłam z sobą i słuchajcie, robiłam sobie właśnie te ziemniaczki, frytki właśnie z tą przyprawą i to jest coś pysznego. To jest taki miks przypraw, ale naprawdę to jest jakiś inny wymiar, jeżeli dodacie tą przyprawę do frytek. Wchodzimy teraz do miejscówki na jakąś przegrychę. Uuu, zobacz.
Zobaczcie, jakie ciasta. Jest to jedna z takich bardziej polecanych miejscówek i zobaczcie, tu jest ładnie. Wszystko, słuchajcie, jest między tymi budynkami. Te rzeczy są tak poukrywane tutaj, że w ogóle nie spodziewałam się, że coś takiego tutaj znajdziemy. I naprawdę jest tutaj mnóstwo też takich restauracji też nowoczesnych. Mają się sobie śpi, więc starzy odpoczywają i sobie będą zajadać. Ja sobie zamówię też espresso ogólnie ostatnio. Odkąd jestem mamą, doceniam tą kawę i ta kawa faktycznie mi pomaga. Ale tam vibe na górze. Tak? Mega. Ale nie wejdziemy z buskiem. No nie wejdziemy, ale tam wszyscy coś siedzą. Każda knajpa ma u góry swój jakby patio. Idźcie zobacz. Ej, faktycznie. Ale vibe. My siedzimy, zobaczcie, tutaj pod tą winoroślą. Przyszły nam już beza, ja zapomniałam sobie jeszcze espresso. Milkshake z prawdziwych lodów, które tutaj mają zresztą. I idąc najlepsze lody podobno w Lindos, więc uwaga, będzie test milkshake'a lodowego. Mega ciekawe. Wiem, że z laktozą, ale jakby sobie tylko wejść spróbować, to mleko ma taki, jakby było takie swojskie. Mega dobre, ale mało waniliowe, bardziej śmietankowe to jest. Ale taki swojski smak, czujesz? No. Smakuje taki inaczej, nie jest taki zwykłe mleko, bardzo dobre, nie wiem, mega smakuje. Niesamowite to miejsce, szczerze? W ogóle dopiero odkryliśmy Lindos. Ale mega, mega ładnie tutaj. Zobaczcie, jaki popisany kaktus. Niesamowity tu jest klimacik. Zobaczcie, jakie tu jest przejście na plażę. Podoba ten dzień, że w ogóle nigdzie się nie spieszymy. Nic nie mamy zaplanowane. Mamy obczajane jakieś miejscówki na restaurację, właśnie, że idziemy tam zaraz się wspiąć, ale w ogóle nam się nie spieszy. Zaczęliśmy ten dzień bardzo wcześnie i mamy tyle czasu. To jest super. Przyszliśmy sobie teraz na jedzonko. Ja oczywiście co zamówię? Sałatkę. Sałatkę grecką na 100%, ale jakby mieli tutaj te pity, co mieli tam w centrum, oj. O tak, to ja bym sobie takie zjadła chętnie. Mam już jedzonko i słuchajcie, Karol sobie zamówił taki typowy grecki przysmak, czyli suflaki. I fryty są z tą przyprawą. O, to najlepsze. A ja, słuchajcie, jak zwykle zamówiłam sobie co? Grecką sałatkę i też chlebek. Uwielbiam takie pieczywo z oliwą i z jakimiś przekrawkami, to jest mega dobre. Buty przebrane, już mam wygodne niebolki. Czas teraz, żeby się wspiąć i zobaczcie Akropol. Słuchajcie, wspinamy się. Zobaczcie, z jakim widoczkiem. W ogóle zmieniamy się, albo ja noszę torby, albo Karol nosi torby, a ja Majusia. I tak na zmianę. Ale naprawdę, widoczki mega mocne. Ale ładnie. Mega. Kupiłam bilety i słuchajcie, te bilety kosztowały nas 12 euro za osobę, ale my chcieliśmy bardzo zdążyć na zachodzik, więc teraz jest w ogóle, mam wrażenie, mniej ludzi. Dotarliśmy na górę. Co prawda mieliśmy małe postoje, bo musieliśmy jeszcze po drodze Mają się nakarmić, zmienić się. I trochę to trwało, mimo tego, że droga jest całkiem prosta i całkiem szybka tutaj. Teraz tutaj jesteśmy na górze i naprawdę widoczki są zarąbiste. Chyba najfajniejszy widok jest właśnie stąd. Kupuje się bilet jednorazowo, czyli 12 euro i możesz tu spędzić ile czasu tylko chcesz. My czekamy na pewno na zachodzik, bo wydaje mi się, że tutaj będzie najładniejszy. Spotkaliśmy w ogóle też widzów z Krakowa. Okazało się, że w ogóle mają takiego bobasa 5-miesięcznego i Majusia miała pierwsze starcie z bobasem i była tak zapatrzona. Dzisiaj spędzamy dzień na łódce, właśnie przypłynął po nas pan i oczywiście Majusia też jest z nami i to będzie jej pierwszy rejs łódką, więc ogólnie mega się ekscytuje. To już jest taka nasza tradycja, że co roku wynajmujemy sobie właśnie łódkę i co roku pływamy sobie po tych okolicznych tutaj wysepkach, więc dzisiaj zapowiada się fajna przygoda. Karol się chowa w cieniu, więc ja zajęłam sobie tutaj honorowe miejsce przy Majusi i będę się dzisiaj opalać. Posmarowana 50, ale na pewno się coś opalę, w ogóle najbardziej opala łódka, więc Majusia też od stóp do głów wysmarowaliśmy i dzisiaj sobie będziemy chillować na łódce. I just wanna find somebody like you, somebody like you, somebody like you. Ja uwielbiam ten vibe na łódce, to jest niesamowite. Właśnie wtedy można poczuć taką gigantyczną wolność i uwielbiam to. I just wanna find somebody like you, somebody like you, somebody like you. Jutro jest ostatni dzień? Zatrzymaliśmy na chwilę, ponieważ Karol będzie skakał z klifów. Widzicie tą małą czerwoną kuleczkę? To Karol, który płynie właśnie tam, ponieważ będzie szukał miejsc do skoku. Tutaj jest brak statku i idę go sprawdzić teraz. Będziemy sobie snorklować. Mega duży statek cargo tutaj jest, proszę Państwa. I właśnie z tego oglądam.
Powiem wam, że mamy chyba jakieś złote dziecko, bo moja uciera po prostu uwielbia być na wodzie, cały czas zasypia, to ją tak uspokaja, no bo nie dość, że szumy, to jeszcze po prostu to bujanie łódki, widać, że jest jej tutaj na pewno dobrze. 25-metrowy statek jest tutaj zatopiony i normalnie ludzie sobie skuba dajwują i go oglądają, a ja mogłem sobie chociaż tutaj z powierzchni pooglądać. Ej, pierwszy raz widziałem taki brak. Okazało się, że Karolowi zepsuł się telefon właśnie po tych nagraniach z łódki, ponieważ włożył iPhone'a pod łódkę, no i musiało mu tam coś zalać, ponieważ nie może otworzyć telefonu, ale słuchajcie, ja wzięłam na ten wyjazd swój telefon zapasowy, jeszcze taki stary telefon, jakąś 11, bo mój telefon, słuchajcie, jest już tak naładowany zdjęciami i filmikami, że myślałam, że już po prostu nie wystarczy mi pamięci, no i okazało się, że ten telefon mi się nie przydał, a przydał się właśnie Karolowi. Teraz zbieramy się na jedzonko i korzystamy z tego ostatniego już dnia. Telefon, słuchajcie, spakowałam, tu są rzeczy Majusi, tutaj są jakieś wspólne rzeczy, brudy, moje rzeczy, ale najważniejsze, że już jesteśmy spakowani i możemy zaraz się zbierać na lotnisko. Słuchajcie, jeszcze sekcja wyparzania butelek. Także podróżowanie z dzieckiem jest możliwe, tylko wymaga dobrej organizacji. Kiedy masz dziecko i zobaczcie, tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, hop, hop, hop. Przed nami kolejny start. Butna jest nami przygotowana, bo Majusia jest trochę śpiąca, więc chyba nawet lepiej, bo zaraz pewnie pójdzie spać. Tym razem mamy więcej miejsca, bo tutaj mamy wolne miejsce jeszcze obok Karola, więc mamy więcej chillu. Co prawda mamy mniej miejsca na nogi, ale nawet lepiej, słuchajcie, bo możemy mieć te wszystkie pierdoły przy nas, przy starcie, a tak to musieliśmy chować wszystko u góry, więc w sumie nawet teraz wydaje mi się, że jest troszkę lepiej.